Firma TP-Link przesłała mi kolejne routery. Tym razem jest to model AX6000. Router pracujący w standardzie 802.11ax z modulacjami OFDMA, Multi-MIMO 4X, także jest to coś. Posiada ten router także procesor dosyć dobry. Tutaj jest 1,8 GHz, 4-rdzeniowy. Port WAN-owy ma 2,5 gigabita przepustowości. Na 5 GHz możemy osiągnąć prawie 5 gigabitów przepustowości, na częstotliwości 2,4 GHz prawie 1200 megabitów. Także to jest coś, muszę przyznać, że z tego co na opakowaniu widzę, z tych wszystkich opisów, całkiem nieźle. Ciekawi mnie procesor tego routera, podejrzewam, że to jest jakiś Broadcom, bo TP-Link jest znany z tego, że z nimi współpracuje. No dobra, rozpakujmy sobie tą maszynę. Router jest cięższy chyba od mojego laptopa, swoje waży. Dodam jeszcze, że ten routerek kosztuje około 1300 zł, z tego co pamiętam, więc no cena po prostu jest masakryczna, ale to jest konkret sprzęt. Rozpakowujemy. Zobaczymy, co tutaj mamy w pudełeczku. Tutaj jeszcze mamy na opakowaniu informację, że dostajemy 3 lata gwarancji na nasz router. Mamy standardowo zasilacz, ale to sobie odłożymy na razie. Zasilacz dosyć ciężki, skrętka. Nasz router, w sumie to wszystko, tylko skrętka i router jeszcze jest. Nic tutaj więcej nie widzę. Zobaczmy, co on tutaj ma. Anteny widzę, są tak składane do góry. No nie są to zbyt duże antenki, ale jest ich sporo. Także myślę, żeby pokryły cały dom bez problemu. Ciężki jest ten router, to się pierwsze rzuca w oczy, dosyć spory. Mamy włącznik standardowo na, tutaj z tyłu, gdzie jest panel jego. 2,5 gigabitowy port WAN. Mamy 8 portów LANowych. Podejrzewam, że wszystkie te porty LANowe są 1 gigabitowe, ale to by trzeba było sobie sprawdzić. Mamy jeszcze power oraz reset. Nie widzę tutaj WPS-a żadnego. Chyba, że gdzie indziej jest. Mamy jeszcze dwa wyjścia USB. USB 3.0. O kurczę, to będzie można sobie fajny dysk podłączyć z niezłym transferem. No to fajne jest. Jest USB 3.0. Z takim procesorem ten router może być tak naprawdę, jeśli się da oczywiście to zrobić, całkiem niezłym serwerem DLNA ze strumieniowaniem, z różnymi bajerami. Najlepiej by było tutaj jakiegoś Linuxa wrzucić, ale czy to jest możliwe, to już się okaże. USB typu C jeszcze tutaj mamy. Coraz więcej urządzeń korzysta z USB typu C. Mamy tutaj z przodu diodę WPS, Wi-Fi oraz LED, czyli WPS-a tutaj na pewno mamy. A, to są przyciski nawet. To nie tylko dioda, ale przyciski można sobie wcisnąć. I włączymy, wyłączymy WPS-a. Jeśli wciśniemy Wi-Fi, to prawdopodobnie będziemy Wi-Fi wyłączać. To już czas je sprawdzić. Mamy jeszcze przycisk LED. Nie wiem, do czego on jeszcze służy. Z tej strony już nic nie mamy. Co mamy tutaj jeszcze? No, naklejce. Standardowo, jak to w TP-Linku bywa, jest SSID. Oraz SSID dla 5 GHz. Jest też dostęp do naszego routera. Zasilanie 12V 4A. 4A 12V jest jakieś 48 W, także pobór jak na router całkiem spory. No ale to jest bardzo konkretny router. Także no, konkretna rzecz musi mieć konkretny pobór. Tak jak kupisz auto BMW. Jest konkretne, dużo pali. No ale czemu, to tego nie wiem, bo jest wiele podobnych aut jak BMW i mniej palą. Dobra, przechodzimy do komputera, podłączymy sobie go. Włączamy. No, całkiem niezłe. Tutaj mamy diody takie kolorowe. Fajnie to wygląda, fajny efekt. No dobra, nasz routerek odpalony. Także przechodzimy do komputera, zobaczymy, co on takiego ma w środku. Co można z nim zrobić, co można na nim odpalić. To już sobie trzeba wszystko przetestować. Jak na razie widzę zajebistą diodę. Taką, która tutaj cały czas się jarzy. Pewnie zależnie od trybu połączenia i tak dalej. W innym kolorze się pali, to już tam trzeba by było sobie w menu zobaczyć. Także idziemy do komputera. Pierwsze, co będziemy musieli zrobić, to oczywiście się połączyć z naszym routerem po radyjku.
Ja już się raz łączyłem, tutaj sobie wpisałem pin, który jest na naklejce naszego routera. Klikamy połącz. Łączy się na częstotliwości 2,4 GHz. Teraz sobie wpiszemy adres dostępowy do panelu administracyjnego w naszym routerze. On jest na naklejce, ale jeżeli ktoś nie wie, nie chce mu się wstawać czy coś, wystarczy, że wejdzie w swoją sieć radiową, tutaj w stan. I to jest dokładnie ten adres, adres bramy domyślnej. Ten adres trzeba sobie wpisać tutaj w przeglądarce. Router poprosi nas o otworzenie nowego hasła. Klikamy Let's Started. Nasze hasełko zostało wpisane. Tutaj włączy nam się taki kreator, w którym wszystko możemy sobie praktycznie zrobić. No, skorzystamy z niego. Zazwyczaj z niego nie korzystam, ale tym razem z niego sobie skorzystamy. Musimy pierwsze co to wybrać strefę czasową, w której się znajdujemy. Z tego co pamiętam, my jesteśmy gdzieś chyba UTC plus 1, o ile się nie mylę. Szukamy Warsaw, jest tutaj UTC plus 1, to jest nasza strefa czasowa i lecimy dalej. Next, co my tutaj mamy? Router każe nam wybrać typ połączenia internetowego. Mamy autodetect, dynamic, statyczne IP, PPO i tak dalej. My sobie oczywiście weźmiemy dynamiczne IP, bo korzystamy z operatora telewizji kablowej, także klikamy Next. Jeśli ktoś nie wie, jaki ma, to może kliknąć autodetect, ale zazwyczaj to i tak nie działa. Do not clone Max. Nie będziemy klonować MAC adresu z naszego urządzenia, bo wolelibyśmy tego nie robić. Nie zawsze nasze urządzenie jest dostępne. Niech to będzie MAC adres naszego routera. Klikamy Next. Możemy sobie tutaj ustawić oczywiście nazwę naszej sieci, hasełko do niej. Hasełko możemy sobie zmienić, jeśli chcemy. Ja na razie nie będę zmieniał, zostawię tak jak jest. Mamy tutaj sieć 5 GHz. Mamy też sieć 2,4 GHz. Niech to zostanie tak jak jest wszystko. Także tutaj save'ujemy. Mamy tu jeszcze TP-Link Cloud Service, ale czy nam to jest potrzebne? Klikamy Finish. No i dobra, połączyliśmy się. Jesteśmy połączeni z naszym urządzeniem. Internet, jak widać, działa. A więc zaczynamy. Zobaczmy sobie, co ten router w ogóle tutaj ma za bajery, bo nawet nie wiemy tego. Co my tutaj mamy? Weźmy sobie tu zakładkę, może Advanced. Tutaj więcej opcji nam się pojawi. A więc zaczynamy. Status, wiadomo, strona statusowa naszego routera. Mamy tutaj po kablu dwóch klientów podłączonych. Po radyjku jeden klient podłączony. Oczywiście sieć 2,4, 5 GHz. Możemy sobie też podejrzeć. Lecimy dalej. Network. IPv4. Tutaj sobie wybieramy, w jaki sposób mamy adres IP pobierać. Jak widać, mamy jakąś pulę adresową prywatną przyznaną w tej chwili od operatora. Ale DNS-y już są publiczne. Lecimy dalej. LAN. Tutaj mamy pulę adresową, którą nadajemy urządzeniom zewnętrznym po LAN-ie. Mamy tutaj, o, ten routerek jest ciekawy. Mamy tutaj IGMP snooping, proxy, może nawet trójkę włączyć, wersję trzecią. Multicast. Także ten routerek jest przygotowany pod odbiór telewizji IP. Wystarczy do niego wpiąć, tak naprawdę wystarczy do niego wpiąć telewizor, wybrać sobie tutaj operatora lub po prostu samemu to próbować skonfigurować. Trzeba mieć oczywiście dane konfiguracyjne od naszego operatora. No tak, jest tutaj Internet VLAN ID. Czy możemy sobie tutaj dodać sami? Tak, możemy sobie tu wszystko fajnie pokonfigurować. Nasz multicast. Tutaj w tym dodajemy po prostu dane od operatora takiej telewizji multicastowej. Lecimy dalej. DHCP serwer.
No tutaj sobie DHCP ustawiamy, mamy teraz od 0 do od 0.100 do 2.49. Podstawowe opcje, możemy sobie tu bramę ustawić, dynamiczne DNS-y możemy sobie też ustawić, jeżeli chcemy. Routing statyczny. Z tego co pamiętam, port WAN-owy jest 2,5 gigabita. W statusie nam powinno połączyć, pokazać, z jaką prędkością się połączyliśmy. Operation mode router albo access point, możemy też access pointa zrobić z naszego urządzenia. Chociaż ja bym wolał jako router go stosować, ma 8 portów, więc jest to lepsze rozwiązanie. Wireless settings. Tutaj sobie ustawiamy jakieś bajery na naszym Wi-Fi. Mamy tutaj nawet modulację OFDMA. 2,4 GHz, 5 GHz. Mi interesuje szerokość kanału przede wszystkim. Standardowe 40 MHz mamy na 2,4 GHz. Na 5 GHz mamy aż 160 MHz do wyboru, także tutaj możemy naprawdę wielkie prędkości osiągnąć. Najbardziej mnie interesuje, wiadomo, szerokość kanału, tylko kto w bloku z takiej szerokości korzysta? 160 MHz to już jest samobójstwo. Takie szerokości kanału są zaszumione, ale tu mamy 5 GHz, jeszcze jest stosunkowo mało takich routerów w mniejszych miastach, więc myślę, żeby to jeszcze dało radę. Na 2,4 na pewno by to nie przeszło. Tutaj nawet na 40 MHz często tracimy pakiety, bo praktycznie wszystkie routery mają 2,4. Tu mamy jeszcze WPS-a. A jeszcze sobie wrócimy na wireless, tylko coś zobaczę, czy na 5 GHz mamy. Tak, modulacja OFDMA też jest na 5 GHz. Także super. A, tu mamy wybór kanału jeszcze. Czy mamy tu jeszcze jakieś bajery? Nic więcej nie widzę takiego. Tak, jest Enable Multi-User MIMO. To jest też bardzo ważna opcja. Dzięki temu możemy nawet przykładowo we dwóch korzystać jednocześnie z takiego samego pasma. To jest fajna opcja. Idziemy dalej. Sieć gościnna. Możemy sobie tutaj sieci gościnne jakieś utworzyć. Restauracji i tak dalej, czyli standard. Sharing USB tutaj mamy. Co tu jest? Aha, mamy zwykły sharing USB. Możemy sobie FTP postawić. Czy mamy tu jakąś sambę serwera? Samby to ja tutaj zbytnio nie widzę. No jest tutaj jakiś network. Neighborhood. Ale to chyba nie jest to samo. Port 21, no to wiadomo, że to jest FTP. Kontrola rodzicielska, tutaj możemy sobie dzieciakowi poograniczać troszkę różne rzeczy. Quality to też jest fajna rzecz, to jest przydatne, jeżeli dzielimy sobie jakoś nasze łącze, na przykład na gry, streaming i tak dalej. Bardzo przydatna rzecz, niektóre routery starsze tego nie mają i wtedy kilka osób jak naraz za dużo na przykład strumieniuje, to reszta nie ma internetu. Wystarczy, że nawet jeden dużo strumieniuje albo ogląda bardzo wysokiej jakości jakiś film, to reszta może mieć problem. Program antywirusowy tu jakiś jest zbudowany, widzę jakieś filtracja. No, całkiem niezła nawet, muszę przyznać. Jakoś tak bardziej jest zrobiona profesjonalnie niż w tańszych routerach. Malius Content Filter, no to mi się podoba. Mamy tutaj całkiem niezłą filtrację. Nawet strony internetowe to jakoś skanuje, z tego co tutaj czytamy. No, jeżeli będziemy aktualizować soft naszego routera, to może to być całkiem skuteczna rzecz. To jest przez firmę Trend Micro zrobione oprogramowanie, więc no tutaj ten program antywirusowy to już jest coś. To muszę przyznać, że w tańszych routerach chyba tego jeszcze nie widziałem. Firewall. No za dużo oczywiście konfiguracji to tutaj w tym firewallu chyba nie będziemy mieli, jest tylko SPI Firewall oraz Allow Pings from the LAN port. Pozwalaj pingom przychodzić z portu LAN. No i WAN, oczywiście WAN jest włączony. Co my tu jeszcze mamy? Access Control. Aha, czarna lista. Takie tam szmery, bajery. Standardowa opcja w każdym routerze praktycznie to można już spotkać. IP MAC Binding. Lecimy dalej. Network Warning, to nas najbardziej interesuje. Co my tutaj mamy? Serwery wirtualne. Tutaj sobie dodajemy jakieś przekierowania na nasz publiczny IP. Port Triggering. DMZ standardowo jest w takim routerze. UPnP też jest. ALG nie, więc to jest za opcja. Zobaczmy sobie, co to jest takiego. Co to jest ALG? Brama na poziomie aplikacji jest komponentem bezpieczeństwa, który rozszerza zaporę ogniową lub NAT zastosowany w sieci komputerowej. Aha, no to już wiemy, co to jest. Dobra.
może być to całkiem przydatne. Oczywiście mamy to włączone wszystko. Fajne dla SIP-a, czyli dla jakiejś bramki VoIP-owej, dla serwera FTP. No może i jest to przydatne, ciężko powiedzieć. Jeżeli mamy publiczny adres IP, to na pewno się to przyda. Ja mam w tej chwili prywatny adres. Zbyt dużo abonentów w tej sieci nie ma, więc jakiś hacker raczej się tam nie znajdzie. Jest to mało prawdopodobne. Zresztą mam dobrego firewalla tutaj na tym routerze, więc on powinien sobie tutaj poradzić. Może nie firewall, ale antywirus jest bardzo dobry, bo firewall tutaj jest standardowy jak w innych TP-linkach. Dobra. Co my tu jeszcze mamy? Troszkę mało tych rzeczy. Myślałem, że tu więcej będzie. Aha, bo doszliśmy do NAT forwarding. Dobrze mówię? Tak. No to jest standardowa opcja, która prawie w każdym routerze występuje. Oprócz tego ALG, ale mamy tutaj wirtualne serwery, przekierowanie portów, DMZ, czyli strefa zdemilitaryzowana, UPnP. My lecimy dalej. Security już byliśmy. NAT forwarding, IPv6. Ja nie wiem, czy gdzieś to się stosuje. Chyba 1% sieci może ma adres IP wersji 6. Lecimy dalej. VPN server. To też praktycznie w każdym routerze występuje. Tunel możemy sobie praktycznie na każdym sprzęcie teraz robić. Smart Life Assistant. Co to jest? Alexa. Aha, to są te bajery do tych Alexów, do tych robotów, do tych głośników bezprzewodowych. Takie tam. Jak ktoś jest gadający głośnik w domu, który mówi mu, że świat się skończy, no to może sobie to uruchomić. I System Tools. Time Settings, czyli nasz zegar czasu rzeczywistego, który na początku ustawialiśmy. Daylight Saving Time, czyli Daylight Saving Time, czyli co, jakieś oszczędzanie energii pewnie. No tak, jak on bierze 45 W, no to musi oszczędzać energię. Dosyć dużo pobiera. Diody LED-owe można sobie tutaj kontrolować, diagnostyka. No mamy standardowo tutaj ping i tracer. Upgrade naszego oprogramowania układowego. Backup. Można sobie ustawić, kiedy ma się nasz router restartować co jakiś czas. Administracja. No nic tu takiego więcej nie widzę. Można sobie administrację z zewnątrz jeszcze ustawić tylko. Ale to wszystko mamy w każdym routerze praktycznie. Takie opcje. Traffic monitor. No traffic monitor to jeszcze ok. To jest fajna rzecz. Można sobie tutaj jakieś troszkę, no można by powiedzieć, że można sobie tutaj w jakiś sposób ruch logować, chociaż to na pewno nie będzie tak jak na Mikrotiku, ale zawsze to jest coś. No i WDS-y standardowo, w większości routerów chyba też to już jest, tyle że tu mamy jeszcze dla 5 GHz. A, to nas interesowało właśnie przedtem. Internet port, negotiation speed setting, mamy tutaj 2,5 gigabita, full duplex. 1 gigabit albo 100 megabitów. Mamy autonegocjację włączoną, ale tak naprawdę w tej chwili nie wiemy, z jaką prędkością jesteśmy połączeni z naszym źródełkiem internetu. Czy skrętka wynegocjowała 2,5 gigabita, czy 1 gigabit. Nasz punkt dostępowy ma port na pewno gigabitowy. Co dalej? Sprawdzimy sobie wydajność naszego sprzętu. Zobaczmy wydajność. Speed testa zrobimy. Może być okląd, troszkę lepiej zazwyczaj pokazuje. Oj, niechcący kliknąłem. Speed test od Okla. No, chyba najlepszy speed test jak na razie. Oczywiście bardziej preferuję Linuxowy system w konsoli, ale ten jeszcze ujdzie też. Tak na szybkiego. Łącze mam około 130 megabitów. Sprawdzamy prędkość po Wi-Fi oczywiście. 2,4 GHz. 47 megabitów. A spodziewałem się, że więcej będzie. Sprawdźmy sobie szerokość kanału, jaką mamy ustawioną jeszcze na 2,4 GHz. Auto jest, tryb auto. Podejrzewam, że mamy połączenie na 20 MHz, bo zazwyczaj tak się wszystko ustawia automatycznie. Kanał nas nie interesuje w tej chwili. OFDMA jest włączone. Może sobie zasejwujemy. Nam się przełączy nasz link. 43 MB to tak słabiutko, dużo więcej wyciągam na Mikrotiku, ale być może nasz komputer stwierdził, że nie chce na 40 MHz pracować, tylko pracuje na 20, dlatego mamy taką słabą prędkość. Zaraz się zlinkujemy ponownie. Dobra, połączyliśmy się. Jeszcze raz sobie speed testa włączymy. Klikamy start.
No dobra, tutaj jest 82 na 14, 14 na 38 przesuwanie, czyli jest ok. Tak samo jak na mikrotiku, więcej nie wyciągniemy tutaj. Na 5 GHz powinno być dużo lepiej. No i teraz odpalimy Total Commandera. FTP, serwer, telefon. Ja go gdzieś tu chyba wpisywałem, z tego co pamiętam. 192.168.0.227. Łączymy się z naszym serwerem. Gdzieś tam miałem jakieś pliki, chyba var, www. Tak, tu jest nasz plik testowy. Tak z ciekawości zobaczę, jaką prędkość osiągniemy. Czy nie ma tu jakichś zamów przy ściąganiu. 9,7 MB na sekundę, czyli całkiem sensownie, 10 MB na sekundę, 2,4 GHz. Czy jest ok, wszystko tutaj, jakichś spadków nie widzę na razie, wszystko ładnie tutaj idzie, równiutko. Jest super, spadków nie widać. Mamy praktycznie pełną prędkość, przynajmniej tej mojej karty radiowej, którą mam w laptopie. Także tutaj jest ok, wszystko. A teraz sobie pójdziemy w drugą stronę i spróbujemy to wrzucić, czyli wysyłanie. A, tutaj pewnie jest jakieś prawa zapisu są ograniczone. Zmienimy sobie tutaj nazwę pliku, test 3. Ja wiem, że ten plik się nie skończył jeszcze wgrywać, ale zobaczymy prędkość. Jest praktycznie tak samo przy wysyłaniu. Także przynajmniej wiem, że ten router wysyca moją kartę radiową w laptopie do końca. To jest maksimum mojej karty radiowej, więcej już tutaj nie pójdzie z niej. Super. A jego możliwości są dużo większe. Zmieniliśmy szerokość kanału na 80 MHz. To jest maksymalna szerokość kanału, jaką obsłuży mój smartfon. Także wchodzimy na speed testa. Klikamy start. Zobaczymy, czy teraz nam się łącze zamknie. Przypominam, że mam pakiet około 120 megabitów. Widzę, że czasami nawet szybciej tutaj wskakuje. Można by powiedzieć, że łącze nam się zamknęło. Mamy około 118 megabitów na sekundę. Wysyłanie 14 do 15, także router zamyka nasze łącze w 100%. Sprawdźmy sobie jeszcze test ściągania plików z naszego serwera. Musimy się połączyć przez protokół FTP z naszym routerem. Najpierw musimy sobie wyedytować pewne rzeczy, bo mamy inny router, więc nasze IP też jest inne. Oczywiście IP lokalne. Połączyliśmy się z naszym routerem za pomocą FTP. Musimy znaleźć teraz folder z plikami testowymi. To są nasze pliki testowe. Każdy plik zajmuje około 2 GB. Ściągamy go na naszego smartfona. Zobaczymy, jaką prędkość w megabajtach na sekundę otrzymamy. Kopiujemy do schowka. Wracamy do naszego telefonu, do jego pamięci wewnętrznej i wrzucimy sobie go najbardziej znany folder, na przykład DCIM.